Zapraszamy do pokoju stołowego. Ta-da! Witamy bardzo serdecznie w 10. jubileuszowym, można powiedzieć, w programie Pokój Stołowy, więc oczywiście życzenia przyjmujemy później w komentarzach. Witają serdecznie. Natalia Bąk. I Marcin Cisowski, a naszym gościem Marcin Cisowski. Tak, no właśnie chciałem cię tutaj, Marcin, zapowiedzieć, ale sam to zrobiłeś bardzo dobrze. Trener żeńskiej reprezentacji Polski w tenisie stołowym. Witaj, Marcinie. Witam was, witam serdecznie wszystkich. No i oczywiście nie ukrywam, że bardzo pieczołowicie lustruję media społecznościowe zawodników, trenerów, dlatego zacznijmy od takich spraw bieżących, Marcinie. 16 lat jako trenera MUKS-u Start Nadarzy, no to jest kawał czasu. Kilka dni temu ogłosiłeś zakończenie współpracy z klubem, więc od razu takie pytanie, jakie są w tobie uczucia? Uczucia? No na pewno kawałek życia spędziłem w Nadarzynie. Myślę, że była to moja taka nauka pracy z kobietami, chociaż już wcześniej jako trener pracowałem ze swoją córką Klaudią, więc no, to też mi dało dużo do myślenia. No, natomiast na pewno fajny okres, wiele się nauczyłem. Nie była to tylko praca w MUKS-ie, bo też Natalia na pewno pamięta, że to był głównie GLKS. Od 2020 roku był to MUKS. Mógł start Nadarzyn. No i co, zamknąłem pewien okres nadarzyński w swoim życiu. Chcę otworzyć nowy okres reprezentacyjny w swoim życiu. Już rok jestem trenerem reprezentacji. Natomiast był to taki rok, gdzie ja w sumie najpierw się dogadałem z zawodniczkami w Nadarzynie, a potem się dogadałem z PZTS-em. Podpisaliśmy umowę, że będę trenerem. Czasem nie najlepiej się z tym czułem, bo na przykład wracałem z zawodów, gdzie były siostry Węgrzyn ze mną z reprezentacją, a za chwilę siedziałem po drugiej stronie w boksie jako ich wróg numer jeden i chciałem je ograć, więc no, uważałem, że jest to chora sytuacja, że to trzeba jak najszybciej przeciąć. No też uważam, że trener klubowy po prostu w naszej dyscyplinie nie może być trenerem reprezentacji. Okej, więc decyzja jakby była oczywista, ale z drugiej strony rozumiem, że te 16 lat powoduje, że gdzieś w serduchu różne takie przypominają się obrazy i te wszystkie sukcesy i tak dalej, które były w Nadarzynie, umówmy się. Nie, no oczywiście, no to przede wszystkim była bardzo ciężka robota. No, na początku była bardzo duża grupa ludzi. To my tam trenowaliśmy na trzech sektorach, czasami na 16, na 18 stołach, czasami brakowało nawet stołów i ktoś tam musiał grać po przekątnej. No też wiadomo, że to wszystko się skurczyło w związku z finansami. No też troszeczkę przez te 16 lat zmieniło się nasze życie, tak? Też ci ludzie, którzy byli kiedyś młodzi, teraz już są dorośli, są przed 30, po 30, którzy zaczynali ze mną w Nadarzynie, mają swoje różne pasje, różne hobby, mimo że nadal ich widzę przy stołach, typu patrz Natalia na przykład, że tam wiem, że sobie pogrywa w ping-ponga, nawet niedaleko mnie Nadarzyna. Więc no, ale też mam jakiś tam kontakt, wiem, że z dawnej ekipy Oktawia Karkoszka też tam jest dość aktywna na Facebooku, często lajkuje, ona mnie, ja ją też. No jest parę takich zawodniczek, z którymi nie mamy kontaktu, a z którymi byliśmy bardzo blisko, na przykład Magda Szczerkowska, gdzie ja byłem jej trenerem w klubie, w reprezentacji, więc to na pewno jest kawał życia. Było wiele bardzo fajnych zawodniczek zagranicznych, zwłaszcza azjatyckich, które też będę bardzo, bardzo miło wspominał, no zwłaszcza Xu Jie, Yang Xiaoshan. No to były takie zawodniczki, które jak ja przyszedłem, one już były w Nadarzynie bądź przyszły ze mną, no przeżyliśmy na pewno no z nimi same miłe chwile. No to była walka z Tarnobrzegiem na noże o Mistrzostwo Polski. Były świetne mecze, gdzie była masa ludzi. No ale też były w sumie fajne mecze w składzie chociażby polskim.
No i na pewno jest to kawał mojego życia, jest to coś, czego nie będę, czego nie zapomnę. No ale tak jak sam powiedziałeś, no coś się kończy, coś się zaczyna, idziemy dalej. Ja uważam, że no, mam szansę wykorzystać potencjał kolejnych zawodniczek ku temu, żeby już nie w Nadarzynie, ale z reprezentacją Polski odnieść sukces. No to ja muszę trochę pociągnąć za język. Pewnie to na razie plotki, ploteczki, pewnie wyjdzie oficjalna informacja, ale może już wiadomo, kto będzie teraz na Nadarzynie trenerem, trenerką. Ja już to nawet zapowiedziałem w telewizji, w telewizji warszawskiej, w tym Kurierze był taki program. Nie wiem, wy żeście na pewno nie usłyszeli tego. No mogę powiedzieć, że będzie trenerką Kasia Szlifirczyk, będzie trenerką Ekstraklasy. Nie będzie zawodniczką naszego klubu, więc tak naprawdę no coś, co uważam, że no nie powinno być, że jest się trenerem i zawodnikiem, taki grający trener. Będzie też miała inne zadania, będzie miała drugą ligę pod sobą, będzie musiała tworzyć grupę treningową dla dziewcząt, dla kobiet w Nadarzynie, już sobie świetnie poradziła. Więc no myślę, że Kasia jest w takim wieku, że po prostu też sama widzę, że chciałaby to robić, chciałaby się trochę pobawić w prowadzenie klubu. Myślę, że z czasem, ja na dzisiaj nie odchodzę jeszcze z klubu, z Nadarzyna. Jestem prezesem tego klubu, oczywiście prezes to jest takie w cudzysłowie, to jestem człowiekiem od wszystkiego. Natomiast myślę, że właśnie Kasia z czasem, w związku z tym, że prowadzi zajęcia z tenisa stołowego na Uniwersytecie Warszawskim, no ma jakiś taki wstęp, no to myślę, że wrzucimy ją na głęboką wodę, powiedzmy za półtora roku, i zobaczymy, jak sobie będzie sama po prostu radzić. Ja myślę, że mega fajne wyzwanie przed Kasią, jak jest się w tenisie stołowym, zresztą wielokrotnie o tym rozmawiamy podczas nawet tych rozmów naszych w pokoju stołowym. To jeżeli gra się właściwie całe życie, no połowę swojego życia spędza się jako zawodnik, zawodniczka, jeżeli ma się trochę chęci, motywacji, oleju w głowie, też w cudzysłów, to ma się trochę szczęścia, że można, prawda, jeszcze przez wiele lat pracować w tym i zarabiać z tego pieniądze. Nie, no jasne, no Kasia jest świetną organizatorką, muszę przyznać, bo tam sobie organizuje różne tam zajęcia właśnie na Uniwersytecie Warszawskim. Też organizuje wyjazd teraz na Mistrzostwo Europy z uczelni, więc myślę, że ma dobre przetarcie. No też jest od kilku lat w Nadarzynie, mniej więcej wie, o co chodzi. Pracuje teraz ze mną jako no, taki trener główny. Od za tydzień zacznie pracę w kadrze wojewódzkiej Mazowsza. Więc to też będzie mogła po prostu w okresie wakacji zobaczyć troszeczkę ping-pong od tej drugiej strony, od strony trenera, z takimi naprawdę no, małymi dziećmi w wieku 10, 12, czasem 9 lat, 14. Myślę, że sobie poradzi. No i to będzie takie właśnie przetarcie przed tym, że no, 1 września zapraszam was wszystkich, którzy nas oglądają, i was tutaj, Natalia i Marcin, do Nadarzyna, no na inaugurację Kasi, tak, 1 września albo 3 września, jeszcze nie mamy terminarza, ale na pewno w którejś z tych dat Kasia zainauguruje w Nadarzynie, a być może wcześniej na wyjeździe swoją trenerską karierę. No to może... Czujemy się zaproszeni. Tak, dziękujemy. Czujcie się, dziękujemy. Przejdźmy może płynnie do reprezentacji, bo dziś ten wątek się pojawił. Tak sobie myślę, że dla ciebie, Marcin, to taki fajny moment, bo właściwie dostałeś młodsze zawodniczki, świeżą reprezentację. Większość tych doświadczonych, która przez kilka lat już grała, ta paczka, która była w tej reprezentacji przez wiele lat, już ich nie ma. Więc to chyba taki dobry czas, żeby zrobić coś większego, prawda? Spróbować przynajmniej. Nie no, słuchajcie, no kurczę, no mamy tak ogromny potencjał, już któryś rok z rzędu, tak? Natalia, twoja generacja, Klaudii, Magdy Szczerkowskiej generacja. Ja uważam, że to były niewykorzystane tak
kurczę, talenty czy zawodniczki, które chciały grać. No jest też grupa zawodniczek, która nie chce grać, tak? Daje jakieś sygnały, że po prostu nie chcą grać na wysokim poziomie. No ale było kilka generacji takich roczników, że po 3-4 zawodniczki z rocznika się, czy tam obok z roczników się trafiały, które chciały grać. Nigdy nie było takiego pomysłu, żeby to połączyć, żeby stworzyć jakąś kadrę taką na przykład młodzieżową, tak? Przy kadrze seniorskiej, która kiedyś przejmie stery w tej prezentacji. No ja teraz wrzuciłem taki pomysł prezesowi Schumacherowi. Zresztą no już od pół roku razem trenujemy z kadrą juniorską. Seniorki z juniorkami świetnie trenują, no to też te juniorki, no nie oszukujmy się, dość mocno podgryzają seniorki. Chociażby Wiktoria Wróbel, Zuzia Wielgos, no to są medalistki mistrzostw Polski seniorek, czy Wiktoria teraz była w singla, srebrny medal zdobyła, czy Zuzia jest wicemistrzynią z Natalią Bogdanowicz, 16-letnią jest wicemistrzynią Polski debla, więc no ja uważam, że jest teraz no taka niepowtarzalna, któraś już z rzędu niepowtarzalna sytuacja, która się nadarza. Ja bym chciał wykorzystać tą sytuację. No poprzednim trenerom nie przyszło na przykład do głowy, żeby to połączyć. Ja byłem kiedyś trenerem kadry juniorek. No nie było takiego parcia, no były lepsze. Widocznie trener uznał, że były lepsze zawodniczki. Wtedy na te młode nie stawiał. Ja stawiam otwarcie i na młode, i na te zawodniczki, które już są seniorkami. No ale mamy bardzo młodą reprezentację. No siostry Węgrzyn 22 lata, a reszta to są juniorki. No podparte Natalią Bajor, która szkoli się indywidualnie, która ma lat 25 czy 6. I najstarszą zawodniczką tak naprawdę w reprezentacji jest Paulina Krzysiek, która ma 27 lat. Więc no, a reszta to tak naprawdę są dzieciaki, mistrzynie Europy juniorek, medalistka i dwukrotna mistrzyni Europy kadetek Natalia Bogdanowicz. No i ja im tłumaczę, tu jesteśmy na zgrupowaniu, że przyszłość należy do nich i jeżeli chcą, ja oczywiście pomogę. Oddam w to po raz kolejny no, całe swoje, że tak powiem, serce i to, co potrafię, będę im pomagał, no żebyśmy po prostu w końcu osiągnęli sukces na miarę sukcesów juniorskich. No właśnie, jak jesteśmy przy mowie o sukcesach i tak dalej, no to rodzi się takie pytanie. Ja wiem, że ono jest oczywiście trudne i bardzo ogólne, ale trudno nie zadać takiego pytania trenerowi kadry Polski. Jakim uważasz, że to jest największe wyzwanie tego twojego trenerowania, twojej funkcji, jeśli chodzi o bycie trenerem żeńskiej reprezentacji? Co uważasz za największe wyzwanie? Znaczy uważam, że przede wszystkim nie zepsuć tego, co jest na dole, tak? Tych juniorek, tak? No tak się mówi. No po pierwsze to jest nie zaszkodzić. No to, a według mnie, no po pierwsze musimy stworzyć prawdziwe szkolenie. Mamy zawodniczki rozrzucone po całej Polsce. Nie mamy absolutnie żeńskich grup treningowych w żadnym miejscu w Polsce na chwilę obecną, tak? Kluby się posiłkują bardzo dobrymi zawodniczkami zagranicznymi. Patrz Tarnobrzeg, patrz Częstochowa. No natomiast tam, gdzie się prowadzi zajęcia, Nadarzyn dwie zawodniczki, Wrocław dwie zawodniczki, Sochaczew bez treningu, tak? No pora jest podjąć męską decyzję. Ja ją podjąłem, zaraz wam powiem, jaka to jest decyzja, ale ja podjąłem tą decyzję, żeby po prostu przeprowadzić się do Gdańska i starać się prowadzić szkolenie centralne z reprezentacją Polski seniorek i juniorek w Gdańsku, stacjonarnie. Oczywiście są kłopoty, no to sami wiecie, że na pewno będzie opór klubów. Natomiast jeżeli my mamy z reprezentacją zaistnieć na arenie międzynarodowej, planujemy za 4 lata, za 6 lat Mistrzostwa Europy, tam zdobyć medal, to co zdobyły juniorki, no to tam trzeba tymi samymi zawodniczkami wspartymi o najlepsze seniorki, które pozostaną jeszcze w grze, no trzeba zdobyć medal, Mistrzostwa Europy seniorek już, więc no to taki jest plan. Plan jest taki, żeby było szkolenie centralne w jednym miejscu, żebyśmy startowali, wracali do bazy potem swojej
I trenowali i przygotowywali się do następnych startów. No inaczej my sobie tego nie wyobrażamy, tak? Zarówno ja, tak samo trener kadry juniorek, Alan Woś, tak samo jest przekonany co do takiego systemu prezes główny Dariusz Schumacher, prezes do spraw sportowych Zbyszek Leszczyński, tak? Oni dobrze wiedzą, że tylko poprzez trening razem, no możemy pójść dalej, tak? Nie zmarnować juniorek, no nie zaszkodzić, kurczę, tym juniorkom, no i pozwolić rozwinąć im swój, po prostu swoją pasję, swój talent i coś z nimi wygrać. A co na to Wrocław? No, Wrocław jest, no Natalia, no kurczę, no to są trudne tematy, prawda? No jest taka, jest rozmowa z siostrami Węgrzyn, spróbujemy hybrydowo. Też jeżeli znacie kalendarz teraz WTT tych turniejów, on jest trochę nienormalny. My gramy ciągle, my mamy od września może czas potrenować ze 20 dni. Tak, są rozgrywki ligowe, są turnieje w Polsce, są turnieje zagraniczne, no jest masa zawodów, więc jeżeli by nam się udało 3 tygodnie posiedzieć razem dodatkowo, tak, my mamy jeszcze zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, mamy zgrupowanie takie przed świętami, tak, jeszcze chcemy się przygotowywać, no natomiast jeżeli do tego jeszcze dołożymy te kilka tygodni lub kilkanaście dni, no to będzie wszystko, tak? Ale musimy od czegoś zacząć. Jest taka decyzja, że to ma się dziać, stąd też moja decyzja, ja się przeprowadzam do Gdańska, będziemy organizować centralne szkolenie w Gdańsku z tymi zawodniczkami lub na przykład zaczniemy z 3-4, był pomysł 6. Na razie mamy 4 zawodniczki, mamy 3 zawodniczki hybrydowo, więc myślę, że no też przyjdą, być może przyjdą sukcesy, więcej zawodniczek się przekona, natomiast uważamy z zarządem PZTS, że tylko taką drogą możemy do czegoś po prostu dojść. Czyli hybrydowo to rozumiem, że do Śmiejskich Węgrzyn dołącza Natalia Bajer, tak? To ta trzecia, hybrydowa. Nie, Natalia Bajor nie dołącza do sióstr Węgrzyn, ponieważ Natalia Bajor nie jest objęta programem kadry, tylko jest objęta programem szkolenia indywidualnego ze swoim trenerem klubowym. No to no, nie mamy na to wpływu. Ja bym bardzo chciał, żeby Natalia Bajor była, że tak powiem, w szkoleniu centralnym. Natalia Bajor trenuje, bądź nie trenuje, ma duże kłopoty zdrowotne, bo rozmawialiśmy w Durban dość długo po Mistrzostwach Świata. Ma trochę kłopotów zdrowotnych, tak? Ja nie wiem, skąd się to bierze. Być może zaczęła trochę więcej trenować, być może startować, być może jest w tym trochę stresu i być może trochę za dużo wzięli sobie razem z trenerem klubowym na głowę takich obietnic czy obowiązków. Nie wiem, natomiast ja bym bardzo chciał, żeby Natalia Bajor była z reprezentacją, bo uważam, że Natalia Bajor jest, no jest najlepszą na chwilę obecną zawodniczką i obie strony, zarówno reprezentacja, jak i Natalia Bajor traci na tej sytuacji. No ale na razie nie mamy na to wpływu, musimy robić to, co robimy, przygotowujemy się do startów, do igrzysk, do Mistrzostw Europy. Więc no tutaj mówię, no przed Natalią, ja na pewno nie zamykam tej furtki, myślę, że ta sprawa jest zawsze otwarta, Natalia Bajor zawsze może wrócić do reprezentacji i po prostu zawsze będzie chętnie przyjęta, czy w Gdańsku, czy na zgrupowania gdzieś w Europie, czy w Polsce do reprezentacji. Tu bardziej chodzi o inną Natalię, o Natalię najmłodszą, czyli o Natalię Bogdanowicz, tak, którą też byśmy już widzieli w szkoleniu. To jest też kolejny, tam jest Zbigniew, a tutaj jest Zbyszek Pietkiewicz, który jest też bardzo trudnym graczem, muszę powiedzieć. Natomiast no, też został zawarty pewien kompromis ze Zbyszkiem Pietkiewiczem, z którym my się akurat, z tym Zbyszkiem rozumiemy się świetnie. I myślę, że po prostu no Natalia Bogdanowicz będzie jak najwięcej wynosić z naszej współpracy juniorsko-seniorskiej w Gdańsku.
Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Natalię Bogdanowicz, to znamy jej sukcesy dotychczasowe, jeżeli chodzi o bardzo młodzieżowy tenis stołowy. I tak sobie myślę, patrząc na inne reprezentacje, na przykład Rumunki, na przykład Niemki, te, które dzisiaj stanowią o tej sile, prawda, reprezentacji, to są dziewczyny, które już od wielu, wielu lat w tych turniejach międzynarodowych, seniorskich brały udział, już nawet jako juniorki, prawda? Więc to chyba jest no, mega słuszna decyzja i to właśnie chyba już jest ten czas, powinien być. Już nie ma na co czekać. To znaczy, Natalia, ja od razu ci powiem, że ja wielce żałuję, że ty nie grasz, że Natalia Partyka już nie gra, że Kasia Grzybowska nie gra, bo wasze koleżanki grają nadal. Nasz system jest troszeczkę, kurczę, chyba źle skonstruowany, tak? Grają wasze rówieśniczki, grają rówieśniczki mojej Klaudii, grają Magdy Szczerkowskiej rówieśniczki typu Sabina Winter na przykład, która gra teraz świetnie. No myślę, że gdzieś po prostu popełniamy błąd. Gdzieś nie podajemy ręki tym zawodnikom w odpowiednim momencie. Nie chcemy w nich inwestować. Zawsze, u nas jest zawsze tak, jak ktoś ma lat 20 kilka, to nagle się mówi, a to już jest stary zawodnik. No to co powiedziałaś, Rumunki teraz w igrzyskach europejskich, patrzę, myślałem, że będzie grała Diakonów. Jest lista, gra Samara, tak? Grają Niemki, no wiadomo, no gra Haining, tak? Myślę, że no akurat Winter nie ma tam szansy zagrać. Natomiast ja sobie też zdaję sprawę, że te ich sukcesy to nie jest tylko granie. To też jest cały taki system złożony ze szkolenia, z trenowania razem, z razem bycia drużyną, bo jak tak naprawdę zobaczymy, to Rumuni zawsze są drużyną na dużych imprezach i tam nie ma. Jeżeli gra Rumunka, to Rumuni też siedzą, chłopcy, trenerzy, tak. Wszyscy dopingują. To samo jest u Niemców. Teraz byliśmy na Mistrzostwach Świata i jest kilkanaście osób, siedzi nad każdym zawodnikiem, czy to są zawodnicy, czy fizjo, czy trenerzy od treningu na wiele piłek i oni każdego zawodnika wspierają. No u nas, my musimy chyba do tego dojrzeć. Mam to co mówiłem, mamy świetną młodzież, tylko ja bym chciał, moim marzeniem jest, tak, żeby takie zawodniczki jak siostry Węgrzyn wytrzymały jeszcze w ciężkiej pracy lat kilkanaście, tak? One mają 22 lata, Samara ma 34, tak? Gra na świetnym poziomie. Dlaczego siostry Węgrzyn za 10 lat nie mają jeszcze grać lepiej i nie mają odnosić sukcesów takich jak odnosi Samara chociażby teraz, no, gdzie w naszym kraju już byśmy powiedzieli, że kurczę, że to jest jakaś, nie wiem, czy babcia, czy to już jest po karierze. Ja wam powiem tak, zachęciłem Kasię Grzybowską do przyjazdu na obozy kadry. Na obozy kadry w lato. To uważam, że ona być może jeszcze tego nie wie, bo to jest tak ustalone bardzo po cichu z jej mężem Wiktorem, żeby ją zabrać. Nie wiem, czy on chce ją z domu wyrzucić, kurczę, akurat tam na parę dni. Czy by chciał na przykład sam z dzieciakami zostać. No natomiast uważam, że Kasia Grzybowska jest na tyle świadomą zawodniczką, że ona coś dostała od związku, dostała od jakiegoś systemu szkolenia i teraz w rozmowach z nią ja odnoszę wrażenie, że ona jest świadoma, że dobra, ja pomogę. Mam jakieś doświadczenia, mam jakieś umiejętności. To jest bardzo fajne właśnie. Oczekuję od tego. Natomiast na pewno nie zabieram Kasi Grzybowskiej szansy grania w reprezentacji, dlatego że ma tyle lat co Samara, czy tam jest rok młodsza, chyba jest rok młodsza od Samara. Nie, tyle samo, tyle samo. Tyle samo, tak? Ja nie zabieram, kurczę, jeżeli ktoś ma, ktoś prezentuje odpowiednią formę, jeżeli odpowiednie umiejętności ma do tego, żeby dalej grać na wysokim poziomie w tenisa stołowego, no to kurczę, co powiecie o Nisiel Young na przykład, tak? No właśnie, jak to, mówiłeś słowo to, babcia, no to od razu mi się skojarzyła Nisiel Young, wiadomo. Nie, no. Ale to Haning to też babcia, no jak ma 40 lat, no to też babcia idą w takim kroku. No, drogach. Ale Nisiel Young... A trochę granie, 10 lat. Nasz system Nisiel Young by już pogrzebał dwa razy, jak ja patrzę, tak? Już by powiedzieli 30 lat temu, że jest babcią, tak? I już by ją wyrzucili. Ona nadal, ona teraz będzie z nami grała Mistrzostwa Europy w Malmę we wrześniu, bo ich wylosowaliśmy. No zobaczymy, jak nasze zawodniczki sobie poradzą, kurczę, z tym stylem, tak? Więc no to jest naprawdę, no
No, to co mówię, jest gdzieś popełniony błąd. Chciałbym, żeby wszystkie takie zawodniczki, jak Natalia Partyka, jak Kasia Grzybowska, tak, żeby one jeszcze wsparły młodzież. Ja w tym wieku, co mają one, jak czy Natalia, też jesteś z tego samego rocznika, to ja w tym wieku aktywnie wspierałem reprezentację, wręcz jeszcze startowałem w reprezentacji grając. I nikt mi nie mówił, że jestem stary, tak bezpośrednio. Natomiast ja słyszałem gdzieś tam z tyłu, ten Kusy to już jest taki stary, niech on już nie gra, tak? Ale no, też to jest fajne. No, teraz ten taki okres grania, ta długość grania znacznie się wydłużyła. Jest bardzo wielu zawodników po 35 roku życia, wręcz blisko 40 roku życia i oni świetnie grają. Ja nigdy nie powiem, że zawodniczki po 30 są stare i nie, w ogóle nie nadają się do reprezentacji. Nie. Jeżeli ktoś będzie dobrze grał, zapraszam. Natalia, zapraszam. Może ja jeszcze zagram kilka treningów. Ja zawsze czucie dobre miałam, to naprawdę 3, 4, 5 treningów i myślę, że do juniorek spoko mogę im pomóc. Miasto bardzo chętnie pojawi się na jakimś zgrupowaniu. Może się jakoś dogadamy. Przekażę Alanowi. Marcin, w odpowiedzi na ostatnie pytanie wspominałeś też przez moment o swojej karierze. Wiadomo, ci, którzy się interesują tenisem stołowym, znają twoje sukcesy i na Mistrzostwach Europy w drużynie i oczywiście wielokrotne medale na Mistrzostwach Polski. I moje pytanie dotyczy tego, ty masz tak bogatą karierę i to doświadczenie teraz trenerskie, że chciałbym wiedzieć, wiedząc o tym, że nie tylko nas oglądają, słuchają ci, którzy są gdzieś bardzo głęboko w tym tenisie, ale być może także ci, którzy gdzieś się tego uczą albo chcą się zafascynować. Jak byś powiedział o tych zmianach, od kiedy ty byłeś zawodnikiem, a teraz wiadomo, od wielu lat już trwa twoja kariera trenerska. Jakie byś wymienił kluczowe zmiany, które zaszły w ogóle w tenisie stołowym tak generalnie? Znaczy, o kluczowej zmianie powiedziałem, tak? Starsi ludzie mogą grać na bardzo wysokim poziomie w tenisa stołowego. Nie przeszkadza to. Kiedyś, no zobaczcie, Waldner na igrzyskach w 2004 roku był w czwórce. Persson też był w czwórce 4 lata później. Tak, więc no to jest naprawdę, to jest podstawowa zmiana. Zobaczcie, ilu zawodników, owczarów, żeśmy ostatnio się zastanawiali, ile ma lat. Ale owczarów był taki... No, był taki, zawsze mówili, taki młody, 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 a tutaj się nagle, kurczę, okazuje, że Owczarow to już jest facet, którego my z reprezentacji to byśmy powiedzieli, że to jest dziadek, tak? Że u nas to się tylko na młodych stawia. No to jest taka zasadnicza zmiana, no. Oprócz tego, że ping-pong zmienił się, no, pod każdym względem, no to chociażby sprzętowym przede wszystkim, tak? Nie ma rotacji w grze w ogóle poprzez piłki, które są większe, których nie można tak podkręcić, poprzez twardsze okładziny. Już, no mówię poprzez to, że takie niuanse techniczne, że gdzie kiedyś się jakoś atakowało flipem backendowym, tak zwanym bananem, no kiedyś backend to służył 20 lat temu do przebijania piłki, ewentualnie jakiś tam taki powolny topspin. No jak ja naprawdę patrzę, byłem na Mistrzostwach Świata, patrzyłem dość uważnie, jak grają i mężczyźni, i jak zaczynają grać kobiety, no to no, różnica jest kolosalna w czasie, jaki się ma na to, żeby podejmować decyzje przede wszystkim. No to też gra na tym najwyższym poziomie stała się bardzo atletyczna. Tam są tak długie wymiany, ale to nie są takie wymiany, jak tam Gruba z Kucharskim grali 6-7 metrów czy 5 od stołu. Tak, tu dwóch facetów stoi metr od stołu, rąbie z całej siły, drugi w ogóle nic sobie z tego nie robi, tak samo mu mocno odpowiada, każda piłka ma rotację niesamowitą, no to jest naprawdę już taka gra, robi się to gra kosmiczna, tak, więc no to nie ma czasu, no ci ludzie są niesamowicie wytrenowani, niesamowicie ci najlepsi są, niesamowicie odporni psychicznie, jak tam
Nie wiem, czy widzieliście grę na Mistrzostwach Świata, jak ta Japonka siódmego seta grała 21-19, jakie tam były emocje w ogóle, kurczę. Ona stała jak normalnie skała za każdym razem i na koniec wzięła, zamiast podać rękę tej Chince Wang Yidi, to ona wzięła i się popłakała, kurczę. No to są tak ogromne emocje, no ale ci ludzie to wytrzymują, tak, ci najlepsi. No kiedyś to tak było. No ja też nie zauważyłem, kiedyś było takie modne, że ktoś tam w stół kopnął albo uderzył rakietką, no jednak też się ten tenis stołowy tak troszeczkę wdrapał na salony i to się zmieniło. Ludzie się zachowują kulturalnie, nikt się na nikogo nie obraża, walczą przez 7 setów, czasem godzinę, czasem więcej niż godzinę, no ale potem jednak większość ludzi potrafi sobie podać rękę, no są przyjaciółmi, no ja pamiętam, jak kiedyś tam Andrzej z Leszkiem grali, no oni jak odchodzili od stołu w Gdańsku, no na pewno nie byli przyjaciółmi, te stoły nie były w takim porządku, jak zaczynali, poustawiane, więc no na pewno, no słuchajcie, no wiele rzeczy się zmieniło, natomiast no na najwyższym poziomie ten ping-pong jest ciągle fascynujący i on dla wśród tych najlepszych zawodników ma ogromny potencjał jeszcze na rozwój. No natomiast ci gorsi zawodnicy, no wiadomo, akcje są krótkie, ta gra jest mniej widowiskowa, bo po prostu no, trzeba jednak dążyć do mistrzostwa, żeby ta gra naprawdę była oklaskiwana przez tłumy, no chociażby tak, jak jest na największych imprezach. No. Ale też, no co, no zmieniło się to, że chociażby możecie to komentować, bo często was widzę i słyszę, że komentujecie. Zobaczcie, co się dzieje w internecie, jakie są na przykład takie filmiki z tych najlepszych zagrań, z jakichś trików, z jakichś tych, no to też jest fajne, to też świadczy o tym, kurczę, że dyscyplina też znalazła, chociaż niszowa, jakąś taką odnogę, nie wiem, Bobrow typu granie na rotacjach, tam spod stołu on kręci tą piłkę i to mnóstwo ludzi ogląda, bo ja też to oglądam, wiem, ile jest lajków na tym, więc no myślę, że idziemy w dobrą stronę. Oprócz jednej strony, że zaczęliśmy bardzo skracać grę. Jak ja patrzę na przykład na Superligę teraz, tak, gdzie kurczę, gdzie gra się najlepszy zawodnik z najlepszym, gra tylko do dwóch wygranych setów. Ja żałuję jako no nie wiem, może nie widz taki normalny, ale jako taki koneser chciałbym zobaczyć, że najlepsi grają na przykład 7 setów, a nie 2. To jest, uważam, zła zmiana. Czy na przykład, nie wiem, w Lidze Mistrzów ostatni set do 6 bez względu na wynik. No, mnie to akurat się nie podoba, natomiast też staram się zrozumieć stronę kibica, może nie w kapciach, ale na trybunach, że go boli tyłek, kurczę, siedzi tam ileś czasu, musi to oglądać, no, ale uważam, że no fajnie jest jak jest, no idziemy w dobrą stronę. Wspomniałeś o tych największych imprezach, bo ty pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy tenis stołowy trochę bardziej był oblegany na przykład przez kibiców na trybunach. Czasy Superligi, tej pierwszej ekstraklasy, lata 90. Ten ping-pong wtedy trochę inaczej chyba jeszcze był traktowany. Nie no kurczę, no pamiętam, jesteśmy tutaj z Tomkiem Krzeszewskim na zgrupowaniu, no pamiętam jak Grudziądz grał z Ostrudą i 20 autokarów jechało w jedną stronę i 20 w drugą, no że ktoś tam mi opowiadał, że za trybunami na przykład stał w trzecim rzędzie, a to był trzeci rząd, który się ciągnął na długości, nie wiem, 30 czy 40 metrów, no. To jak ja na przykład teraz patrzę, no patrzyłem to, co żeście robili w Poznaniu, komentarz do tego, no smutno się na to trochę patrzyło, tak? Ja nie wiem, bo tam tak kamera to chyba pokazywała specjalnie, że tam jest tak dużo ludzi, ale według mnie, no tych ludzi nie było. Byli ludzie z Działdowa, byli ludzie z Grodziska. Ja na przykład nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby grać jeden mecz na terenie neutralnym. No myślę, że na finał w Grodzisku mógłby być komplet, a w Działdowie komplet byłby na pewno. No, jak my graliśmy parę finałów, ja wygrałem 13 chyba finałów Mistrzostw Polski drużynowych, no to ja nie pamiętam, żeby były takie pustki, jak były teraz w Poznaniu, naprawdę. No to kurczę, na żadnym z finałów. No. Nawet jak graliśmy w salce typu Stodoła w Głosce, bo w Księgienicach nie ma, ale no to przynajmniej no, ludzie tam wisieli, można powiedzieć, na lampach, tak? No była sala na jeden stół,
No ale było, nie wiem, 70, 100 osób, a jeszcze 100 osób na przykład, nie wiem, czekało na grilla, że jak wygramy, to będą z nami mogli świętować, bo nie weszli na salę. No. Tak samo to już nie mówię o atmosferach ostrucko-grudziąckich, gdzie było 2000 osób, czy nie mówię o Lidze Mistrzów, bo tak no, czasem patrzę, przyjeżdża Timo Boll tam, nie wiem, 3 czy 4 lata temu do Grodziska, no ale ja tego nie kupuję, że jest 200 osób. To kurczę, jak przyjeżdżał Jean-Michel Seif do Brzegu Dolnego i my żeśmy grali Ligę Mistrzów i Wandzi ich tam ogrywał i było 1500 ludzi na sali zawsze i to ludzie przyjeżdżali z całej Polski na takie mecze, no to naprawdę było święto. Więc no kurczę, no pamiętam i finały, i Ligę Mistrzów, i też no pamiętam takie czasy troszeczkę bardziej polskich drużyn. No to mi jakoś bardziej odpowiada niż drużyny składające się z jednego Polaka i na przykład dwóch zawodników zagranicznych, którzy przyjeżdżają w czwartek, w sobotę grają mecz, w niedzielę już ich nie ma, tak? Więc no, no takie mam akurat do tego podejście, no. Jak wspominamy Superligę i ligę w ogóle, to ja sobie wspomniałam właśnie czasy, kiedy jeszcze grałam w Nadarzynie. To pewnie Marcin jeszcze pamięta. Były takie momenty, że grałyśmy play-offy, grałyśmy mecze półfinałowe, najczęściej wtedy z Sochaczewem i z Bronowianką Kraków. To były czasy, kiedy na trybuny w Nadarzynie naprawdę przychodziło wtedy jeszcze sporo osób. To były czasy, kiedy na wyjazdy jeździł autokar z kibicami. A takie porównanie to rok temu przejechałam się na półfinały Ekstraklasy Kobiet do Częstochowy i do Sochaczewa. I teraz szczerze, w Częstochowie poza mną były chyba 3 osoby, nie więcej. A to był bardzo dobry mecz, bo z Tarnobrzegiem grały dziewczyny. A w Sochaczewie były poza mną było może 8-9 osób. I to też był bardzo dobry mecz, bo Sochaczew grał z Wrocławiem. Jest to smutne. No co mam powiedzieć, no kurczę, no my mieliśmy taki mecz, kiedyś półfinał ligi, chyba ostatni sezon GLKS-u. Ja na swoim starym Voyagerze zrobiliśmy taki wielki plakat na przednią szybę, taką dyktę, na takiej dykcie i postawiłem w Nadarzynie pod Lidlem samochód na 3 doby i było 50 osób. Słuchajcie, to był taki szok, że przez to wtedy, nie wiem, było 12, po 12 latach w Nadarzynie, że ktoś przyszedł obcy, tak w cudzysłowie obcy, tak, bo ciągle widzi się te same twarze, tych samych kibiców. Przychodził taki jeden pan przez 16 lat, siadał zawsze w tym samym miejscu, on do dzisiaj siedzi. My tam mu nawet zrobiliśmy taką fajną bluzę z napisem, kurczę, że kibic. No ale Natalia, no nie oszukamy tutaj tego, że no, tych ludzi przychodzi mało, tak? Są też relacje internetowe. Ja też śledzę, ile osób ogląda nasze relacje. To nasze relacje jeszcze ogląda, no kilka osób ogląda, czy nawet kilkadziesiąt, tak? No nie ukrywam, że ja się nie posiłkuję tym, że relacja nam zabiera kibiców. No nie, na pewno nie. Cieszymy się, jak oni oglądają w telewizji, to znaczy w internecie, jak jest przekaz i że ktoś to ogląda. We Wrocławiu tak mówią, że relacje internetowe zabrały im wielu kibiców. Więc no oczywiście tak, no bo jeżeli z 20 czy z 15 zabierze się 5, możemy mówić, że to jest wielu, tak? Bo to jest 1/3. No to wyobraźcie sobie, że dzisiaj Polska gra z Niemcami, 1/3 nie dotrze na stadion. No to będzie bardzo wielu już. Więc no No na pewno, no trochę ping-pong, nie tylko w Nadarzynie, ogólnie ping-pong kobiecy troszkę możemy powiedzieć, że jest taki, nie wiem czy niedowartościowany przez kibiców czy coś, no ale no też zmieniło się trochę życie. Potrzebujemy dużych wydarzeń, żeby ściągnąć ludzi, tak? Jeżeli Tarnobrzeg nie jest w stanie ściągnąć na finał ligi w ogóle nikogo, tak? No nie wiem jak jest na finale Ligi Mistrzów, bo nie oglądałem, ale kiedyś z Marcinem, kiedyś wspólnie żeśmy komentowali. Tak, nie komentowaliśmy. No, szału nie było, prawda, jak na finał Ligi Mistrzów. No, jak patrzyłem w Stambule teraz na piłce nożnej, no nie można powiedzieć, że brakowało kibiców.
To natomiast no, nie wiem, jakie rzeczy muszą się zadziać, żeby przyszli kibice w liczbie, nie wiem, 500 na trybuny na mecz ligowy kobiet. No powiedzmy nie 500, 100. No naprawdę musi być nie wiadomo co, żeby tak się stało w dzisiejszych czasach. Może sukces zawsze trochę napędza. No tak, no dlatego zróbmy Polkę mistrzynią Europy, Polkę z mistrzynią Europy, zróbmy Polkę mistrzynią, medalistką Igrzysk Olimpijskich i wtedy na pewno na nią będą przychodzić ludzie i na jej koleżanki z drużyny czy ogólnie. No to Małysz zrobił sukces, Stoch go pociągnął, mają pełno. Prawda? Troszkę gorzej w szkoleniu. Ludzi jest dużo, tylko ludzi do skakania jest mało. Więc no, my akurat mamy dużo ludzi do szkolenia, więc na razie cieszmy się tym, że jest kogo szkolić, no a ale wychowajmy pingpongowego Stocha, Małysza, czy chociażby Grubę, czy Kucharskiego. Na pewno ludzie przyjdą. A to w dobrym momencie jesteśmy, bo za chwilę się rozpoczynają Igrzyska Europejskie i to w Krakowie. Ja też będę od początku właściwie turnieju w Krakowie, turnieju tenisa stołowego, więc się będziemy widzieć na bieżąco, więc może jeszcze trochę poplotkujemy. No i z jakimi nadziejami na ten turniej? Co tam się fajnego wydarzy? Natalia, no miło, że będziesz. Ja też tam będę od początku, nawet ze 3 dni wcześniej. Co się wydarzy miłego? Kurczę, no ciężko mi jest powiedzieć, czy coś się miłego wydarzy. Ponieważ no, stawka jest bardzo silna, turniej jest bardzo ograniczony, tylko 2 zawodniczki z każdego kraju, 52 graczki są na liście. No co się może wydarzyć? No zobaczymy, no trenujemy. Na razie trenujemy, Kasia Węgrzyn trenuje, jest w formie takiej, jakiej jest, ciężko to stwierdzić po 2 dniach treningu. Na pewno będzie grała chyba pierwsze eliminacje już 23 rano. Mamy miksta Samuela Kulczyckiego z Kasią, który był w 8 Mistrzostw Europy, miał realną szansę na medal Mistrzostw Europy seniorów w Monachium w tamtym roku. Natomiast nie grają obecnie tak dobrze. To od razu powiedzmy sobie, że tam grali naprawdę rewelacyjny turniej. Teraz nie grają dobrze. Z Tomkiem razem pracujemy nad tym, żeby to wróciło. No ale tak jak mówię, no turniej jest szalenie silnie obsadzony, jest to bardzo wysoka ranga, przyjadą wszyscy najlepsi i wszystkie najlepsze zawodniczki więc i zawodnicy, więc no ja bym, nie wiem, no moim marzeniem no jedna z Polek w 16, no nie chciejmy za dużo, tak? Mixed grający o medal, to są tylko 2 gry, żeby zdobyć medal, no natomiast będzie szalenie ciężko zawalczyć o medal w czymkolwiek. Drużyna, zobaczymy po losowaniu, tak? No też tych drużyn nie jest wiele, być może jakieś świetne losowanie, natomiast to, o czym mówiliśmy wcześniej, drużyna jest raczej w fazie przebudowy, czy w fazie budowy, została tylko Natalia Bajor taka okrzepnięta z dużymi wydarzeniami. Ja wam jeszcze powiem odnośnie, no bo pojechała mistrzyni Polski Kasia Węgrzyn na Mistrzostwa Świata, grała miksta i debla i wyglądało to tak, że zjadł ją tak totalnie stres, że no też musimy poczekać chwilę, aż siostry Węgrzyn, czy chociażby te młodsze, troszeczkę okrzepną w tym towarzystwie, bo ja czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Nigdy nie przypuszczałem, że taką zawodniczkę, no w sumie dwukrotną mistrzynię Polski, może po prostu nie pokonać przeciwnik, tylko nerwy, trzęsły jej się ręce, ona w ogóle nie wiedziała, co się dzieje. Więc no myślę, że po Durban dostaje kolejną szansę, oczywiście dostaje, no nikt jej nie daje tego, ona sobie to wywalczyła, żeby grać w turnieju singla tutaj, bo jest mistrzynią Polski, jest najlepszą zawodniczką obok Natalii Bajor, no ale też no ja wiem, że to jest duża jej odpowiedzialność, ona by już chciała, by chciała grać tak jak gra w Mistrzostwach Polski, ofensywnie, nowocześnie, no natomiast te przeciwniczki, które będzie miała, zobaczymy jakie będzie miała, nie mówię, że nie są w jej zasięgu, no niektóre nie są, no natomiast powiedzmy, że 2 rundy są do przejścia,
No ale dwie rundy w jej przypadku, no to jest dopiero gra o 16, więc no to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko do czegokolwiek. No więc jeżeli mnie się pytacie, czy będą medale, no to życzyłbym sobie i wam, żeby te medale i tobie, Natalia, żebyś miała tą przyjemność komentowania czy wywiadu z kimś, kto zdobędzie medal. No natomiast jestem realistą i mogę wam powiedzieć, że no potrzeba na ten medal według mnie jeszcze dużo, dużo ciężkiej pracy. Ale to akurat do tego, czego byśmy sobie życzyli, to myślę, że no ja na pewno, Marcin chyba też, jesteśmy z tych, którzy tego balonika nie nakręcają specjalnie i sztucznie, bo nie ma sensu. Realistami myślę, że też jesteśmy, szczególnie, że wiem, z czym to się je i wiem, na jakim poziomie są dziewczyny, wiemy, jak to wygląda, więc ta szesnastka będzie, myślę, że będzie okej dla nas wszystkich. No, to myślę, że to jest takie, powiedzmy, nasze marzenie. No, ja wiem, że kurczę, jak jedziemy każdy w jakimś sporcie, byście powiedzieli, no nie wiem, no ktokolwiek, no tam jest, nie wiem, Fajdek Bukowiecki, że szesnastka, no to kurczę, by ludzie się obśmieli, tak? Czy nie wiem, no Żyła, czy Stoch, szesnaste miejsce no, na Mistrzostwach Świata, czy tam, no oni nie mają Mistrzostw Europy, no ale ja wiem, że nasi kibice są we wszystko wybredni, nawet jak przegrywamy, nie wiem, w piłkę nożną z Argentyną, no to już psy wieszają na reprezentantach, że to dziady, że nie potrafią grać, no ale to ja mówię, no zawsze można iść, stanąć na boisko, na skocznie, stanąć do stołu i zmierzyć się z takim potencjalnym gigantem, no i wtedy rzeczywiście może się okazać, że no nie potrafimy grać, no albo że gramy na tak słabym poziomie, że ten przeciwnik jest od nas po prostu lepszy, no i nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a u nas w takiej grze jeszcze bardzo technicznej, no to się nagle okazuje, że no idzie się, nie odbiera się kilku serwów i potem się nie blokuje parę razy, słabo się zaserwuje, no i się zaczyna 1-7, no i się robi nerwowo, no a kibic w kapciach przed telewizorem mówi, no co on gra, co ona gra, nie potrafi grać, no taka też jest no, rzeczywistość, no więc no mówię, no ciężka praca, wiele lat ciężkiej pracy, żeby kibice w innych krajach mówili, że jak gramy z Polakami, no to nasi zawodnicy są na tyle lepsi, że po prostu rozkładają przeciwników na przysłowiowe łopatki. Marcin, mogę jeszcze jedno pytanko tylko podrążyć, bo wspominaliśmy o tej głowie, o Kasi Węgrzyn, że była zestresowana, to czy kadra na tych zgrupowaniach, ja wiem, że też nie ma czasu za dużo na to, ale jakaś praca taka regularna z psychologiem jest, w sensie taka praca mentalna, żeby trochę się wzmocnić? To znaczy powiem szczerze, że dziewczyny mają psychologa we Wrocławiu, bo rozmawialiśmy na ten temat. Na chwilę obecną razem z Tomkiem Krzeszewskim staramy się zbudować taki sztab, no jest to takie nowum, że zgrupowania reprezentacji kobiet i mężczyzn reprezentacji Polski odbywają się głównie razem, tak? Jeżeli jesteśmy, to staramy się organizować już kolejne, nie wiem, może to jest siódme czy ósme zgrupowanie razem, teraz jesteśmy nawet razem w Czechach. Zaczynamy od budowy sztabu, być może no, należałoby wozić psychologa, no, natomiast zaczynamy od brania asystentów, czyli drugich trenerów do treningu na wiele piłek, mamy fizjo na miejscu, mamy swojego trenera od przygotowania ogólnego, akurat tutaj go nie ma, natomiast mamy takiego człowieka, więc na pewno jest to pewien postęp w porównaniu z tym, co było kiedyś, że jeździł jeden trener, 10 zawodników, czy 12, albo 12 zawodniczek. Myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Na pewno, jeżeli tylko pozwolą nam na to finanse, ale no też takie zrobienie coś takiego, żeby psycholog był z nami na stałe, na chwilę obecną, po prostu chyba nie jest możliwe finansowo, tak? To nie jest z Igą Świątek, Daria Abramowicz, która tam siedzi w boksie, chcielibyśmy. Natomiast muszę wam powiedzieć, że mamy świetną babkę w Gdańsku, w OSSM-ie, Karolinę, która jest psychologiem. Oczywiście siostrą Węgrzyn nie bardzo to pasuje. No miały z nią takie przysłowiowe starcie i są bardzo usztywnione, jak ona w ogóle do nich mówi,
Natomiast myślę, że no ta relacja, jeżeli będziemy częściej w Gdańsku, częściej wszyscy razem trenować, tutaj na pewno przewiduję jakąś taką bliższą relację zawodniczek z Karoliną, bo no sam widzę, że dziewczynom jest to bardzo potrzebne. Marcin, wiadomo, że niejako taką tradycją naszego programu stało się to, że oprócz rozmowy o tenisie stołowym zawsze no, gdzieś zahaczamy troszeczkę o taki wątek trochę prywatny. Mam na myśli to, że jeśli już po tych wielu godzinach, po tym myśleniu cały czas o tenisie stołowym, o tym, co zrobić lepiej, jak zmotywować zawodnika, jak o kolejnych sukcesach, celach, jakie ty masz sposoby na to, żeby się właśnie od tego odciąć? Co robi Marcin Kusiński? No, Marcin Kusiński robi to, co większość ludzi, czyli zamyka się w internecie i ogląda głupoty, tak? Ogląda głupoty, czasem jakiś taki głupi tenis stołowy, ale powiem wam, że zacząłem czytać książkę, co mi się rzadko ostatnio zdarzało. Ale książka mnie wciągnęła i nie wiem, czy nie pójdę w tym kierunku właśnie. Jaka? Kurczę, szkoda, że nie jestem ten, to bym pokazał okładkę na to, że czytam, żebym to potwierdził, że nie oszukuję. Ale jest nie, to właśnie taka ciekawa książka, bo ja też lubię i dlatego tak. Nie, no to jest taki thrillerek, taki delikatny, kurczę, bo moja żona przeczytała, bo czytaliśmy, byliśmy ostatnio we Włoszech i tak czytaliśmy, ja w samolocie, ona potem w czasie wyjazdu, ja z powrotem w samolocie, ona skończyła, powiedziała, że skończyła się po amerykańsku. No więc no, zakończenie jestem sobie w stanie wyobrazić, natomiast jeszcze mam z jedną trzecią mi została i tak codziennie sobie tam pykam po 30-40 stron do poduszki. No ale co, no kurczę, no robimy, ja wam powiem tak, ja jestem maniakiem kultury fizycznej, więc jeżeli nie jestem na sali ping-pongowej, to w nadarzeniu jestem obok na siłowni, a teraz mam takie hobby, że jeżdżę na rowerze. Bo moje młodsze dziecko, Blanka, zepsuło mi rower, przebiła mi oponę, bo jeździła w zeszłym roku, ale jak sobie ją nareperowałem, tą oponę ostatnio, z tydzień temu, to ostatnio takie, to od razu takie dwie trasy po 20 kilka kilometrów zaliczyłem. No i zaraz też, no na godzinę 18 idziemy na trening tutaj, potem dziewczyny o 19 idą na trening fizyczny z trenerem właśnie przygotowania ogólnego, no a ja idę na godzinkę roweru stacjonarnego, więc tak, żeby nie zardzewieć do końca i żeby być w razie czego w formie, zawsze gotowy, żeby złapać za rakietkę, no to mówię, no moim hobby jest jednak tenis stołowy i sport, więc kurczę, no to nic innego nie potrafię, w żaden inny sposób nie mogę was okłamać, no. Ale w pokoju stołowym mówimy samą prawdę i cóż, bardzo ci dziękujemy za to, że po prostu byłeś tu z nami, podkreślamy, podczas tego 10. jubileuszowego spotkania w pokoju stołowym. Dzięki, Marcin. Dobra, dziękuję wam bardzo. No i myślę, że nie wiem, no z Natalia będzie w Krakowie, a Marcin, nie wiem, no z tobą może na Kabatach jakaś partyjka, bo kurczę, wiem, że pogrywasz tam, to ten... Zdarzało się, że grywałem na Kabatach, teraz gram w Komorowie i nawet się widzieliśmy kiedyś, więc w różnych miejscach, ale generalnie ja, wiesz, z dużym dystansem do tego podchodzę do słowa gra, jeśli o mnie chodzi, ale staram się przebijać na drugą stronę. Więc no jak proponujesz, dobra. Ja bardzo chętnie. To Natalia, do zobaczenia na kaw w Krakowie, a z Marcinem na kaw w Komorowie. Tak jest. Super. Wielkie dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Gościem naszego programu był Marcin Kusiński. Dziękuję za uwagę. Natalia Bąk. I Marcin Cisowski. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.